Jana 8:24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem. Czyli Jezus ma na imię ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Bo jak go przyszli pojmać, kogo szukacie? Ja jestem, padli na ziemię. Czyli jak ma Bóg na imię? Ja jestem. I Chrystus przyszedł w 1998 roku. Ty zamiast go przyjąć, to ty tam te swoje greckie, te szeole, tutaj internalne i tak dalej, to jest ze świata. Ty masz Chrystusa język się nauczyć, ducha prawdy prosić i wyjść z tych sekt. W jakiej jesteś sekcie? Z kim tam teraz spotykasz się i rozmawiasz? Zaproście nas do tej sekty. To zobaczycie, jak Zbyszek, Urszulka, ja przekazuję mi prawdy Chrystusa. No. Słuchaj, wykładuj się, zorientować na żywo, na Tego króla słuchałem i pisałem, mnie zablokował. Ja mu pisałem, że Chrystus przyszedł, nawet cytował moje wpisy, ale on ma tego Jeszu swego i spokojnie owoce ducha i tego. Ale po co odrzuca Syna Bożego? pewno nie Jezus, ani Jest Jesus, ani sprawiedliwy jedyny Chrystus. I jego imię to jest sprawiedliwość. Szukajcie sprawiedliwości. Jeśli ktoś nie ma miłosierdzia i sądzi tak, jak ty sądzisz innych, i tutaj to, co mówisz, co cię nauczyli, bo nie nam sądzić. Chrystus sądzi nas w sumieniu, i ja te sądy, co przeze mnie Chrystus wykonywał, spadły na mnie. Rozumiesz? 1 Piotra 4:17. Sąd się ode mnie rozpoczął, ale wszyscy podlegają pod sądy Chrystusa. Jana 3:18-21. Na tobą jest Chrystus, który przyszedł 24 lata temu, związał szatana, zaczął 1000 lat i teraz wybiera, wzbudza pierwszych tych uczniów swoich. Objawienie 20 rozdział 6 werset jest pierwsze zmartwychwstanie i ci, co uwierzą w Chrystusa 100% i mu zaufają, to Duch Prawdy będzie ich przeobrażał i będą głosić Chrystusa żywego, Ojca Nauczyciela. No. Chrystus Mesjasz, znaczy pomazaniec, jestem jego uczniem. Dziękuję za rozmowę dotyczącą małżeństwa, to co tam ja rozumiem, radzę przemyśleć. Ja przemyślę twoje sugestie. Jak będziesz miał ochotę, to zapraszam, zadzwoń i dalej porozmawiać. Za wszystko, co macie, jest napisane, nazywajcie wiedzy. Ale Nazywajcie wiedzy. od poznania jednego zależy życie wieczne, czyli wiedza wbija w pychę i tą całą wiedzę byś chciał zdobyć, to ci wypiorą mózg i nic nie zrozumiesz. Czyli Chrystus jest, przychodzi Chrystus i łączy rodziny doskonałe. Jak żona wróci, ty nie chodź do żony, jak żona wróci, jej wybacz, będziesz królem, kapłanem i żyj w raju na ziemi. Do nieba nie będziesz zachwycenia, pochwycenia, tylko przychodzi Chrystus. W nas chce wejść i dać nam spokój Boży. Jana 14, 17, Jana 14, 27. No. No, Ewa też miała prawo wyboru. Wybierz dobrze. Ja jej nie chcę tej mojej. Ona A ma jaką prawo. chcesz, dwudziestolatkę? Kończymy to. Ale w ogóle Kończymy to. chcesz jakąś kobietę, jak Salomon miał 700 żon? Chcesz takie kobiety, czy jak to jest? No, błogosławię.